Jakiś czas temu natknąłem się w jednym z tytułów branżowych europejskich na badanie TIW-u, które niestety nie zostało jeszcze przełożone na język polski, bo przynajmniej w polskich tytułach naszych rodzimych ich nie widziałem. Były to dane statystyczne dotyczące żywotności poszczególnych jednostek napędowych z uwzględnieniem tego, czy są one zblokowane za pośrednictwem automatycznej czy manualnej skrzyni biegów. I to, co mnie najbardziej zaszokowało, to fakt, że okazuje się, że dosyć sporą zależność uzyskano pomiędzy konkretnym rodzajem skrzyni biegów, a tym, ile silnik był w stanie kilometrów przejechać bez awarii takiej, która by unieruchomiła konkretną jednostkę napędową. I zgadnijcie, który zestaw okazał się bardziej długowieczny. No, była to oczywiście konfiguracja ze skrzynią automatyczną. No i pewnie wielu z Was będzie się zastanawiać, dlaczego akurat z automatem silniki przejeżdżają więcej kilometrów niż z manualem. Z bardzo prostego względu, ponieważ zazwyczaj współczesne silniki, które zostały wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, podróżują z niższą prędkością obrotową. Ponieważ automat bardziej pilnuje tego, żebyśmy jeździli na zalecanych obrotach względem prędkości naszego pojazdu. I ja spotkałem się też właśnie z wieloma takimi koronnymi przykładami na to, że no niektórzy nie potrafią podróżować ze skrzynią manualną, że albo za bardzo przeciągają te jednostki napędowe, albo podróżują na zbyt wysokich biegach. I wielu ludzi ma właśnie taki pogląd, że przykładowo, jeżeli to jest diesel, to diesel musi mieć na przykład 2500 obrotów cały czas, bo inaczej się męczy. Nie, współczesne jednostki napędowe, uturbione, dieslowskie są w stanie bez problemu jeździć w zdrowy sposób na poziomie 1500 obrotów i nie stanowi to dla nich większego problemu. Ten silnik się już wtedy nie dusi. To też zależy od jednostki napędowej. Na przykład w BMW ten automat jest w stanie trzymać obroty na poziomie 1100-1200 na 8 biegu w trybie Eco Pro. Też trzeba wiedzieć, że tutaj nie ma dwumasy, tak? bo jest automat. Ale w niektórych silnikach naprawdę te 1500 obrotów to naprawdę jest absolutny brak bólu, absolutny brak jakiejkolwiek wibracji i ten silnik ma już wtedy zazwyczaj no niemalże pełnię swojego momentu obrotowego i on jest w stanie nawet z takich obrotów naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się zbierać. I koronnym przykładem tego są chociażby dwulitrowe 2.0 TDI, które stosuje Volkswagen, który ma naprawdę świetne odejście z 1500 obrotów. Właśnie ze względu też na to, że mamy często tendencję do jazdy ze zbyt wysokimi obrotami, Europa nakazała producentom, Parlament Europejski nakazał producentom stosowanie czegoś takiego jak sugestia zmiany biegu, co było już przez ostatnie lata przez niektórych nadgorliwie wprowadzane do samochodów osobowych. Już jeżeli mówimy o grupie Volkswagena, no to w Volkswagenie od lat tego typu funkcja była wyróżniana na liście wyposażenia standardowego, że jest coś takiego zastosowane. To było tak naprawdę przygotowanie pod prawo europejskie, które wymuszało, już zaczęło wymuszać na wszystkich stosowanie właśnie tego rozwiązania, tego jednego wskaźnika sugestii zmiany biegu. Tutaj chodziło po prostu oczywiście o co? O ekologię i o ochronę tych dóbr, które posiadamy, a które się kończą. Chodzi tutaj właśnie o ropę naftową. To wszystko właśnie wynika z tego, że po prostu no często mamy jakieś swoje przyzwyczajenia, które wynosimy jeszcze z poprzedniej epoki, z poprzedniej generacji silników wolnoscących, które lubiły bardziej te wysokie obroty. Dziś inżynierowie już wdrożyli takie silniki, które są w stanie podróżować z o wiele mniejszymi obrotami, posiadając dosyć dużą wartość wyrażoną w newtonometrach i dotyczy to zarówno jednostek wysokoprężnych, jak i benzyniaków, które teraz też nie
nie muszą już być trzymane na aż tak wysokich obrotach, żeby mieć dostęp do całego spektrum momentu obrotowego dzięki zastosowaniu turbosprężarek, które to w znacznym stopniu ograniczyły spalanie oraz emisję wszystkiego tego, co się nie podoba Parlamentowi Europejskiemu. A przy okazji tego wszystkiego musicie też właśnie wiedzieć, że podróżując na zalecanych obrotach wydłużacie życie swojego silnika. Dlatego jeżeli macie jakieś nawyki, to warto jest je zweryfikować ze współczesnym stanem faktycznym. Tak mi się wydaje. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na ten temat.